Dzisiaj przyjmuję United i zrobię z nich najlepszy klub na świecie. Przynajmniej taki jest plan, ale nie będzie to proste, bo do pokonania mam 9 najlepszych lig na świecie, plus Ekstraklasa oraz wygranie 3 pucharów europejskich. W każdej lidze i pucharze mam maksymalnie 2 szanse. Po każdym zwycięstwie ligowym mogę dodać 2 zawodników, ale jest ograniczenie oceny. Po pierwszej pokonanej lidze mogę zabrać piłkarza o ocenie max 83, po drugiej pokonanej lidze max 84, po trzeciej max 85 i tak dalej. Po wygraniu pucharów mogę przetransferować jednego zawodnika, ale Liga Konferencji do max 83, Liga Europy to max 88, a Liga Mistrzów to max 90. To ja decyduję, którą ligę w tym momencie gramy i kiedy dołączyć do pucharów. Co ważne, jeżeli wykorzystam jedną szansę i zostanie mi tylko jedna jeszcze na pokonanie danej ligi, mogę przejść do innej, żeby tam spróbować swoich sił. No ale zanim ruszymy do pierwszej ligi, którą, nie czarujmy się, prawdopodobnie będzie Ekstraklasa, to trzeba poukładać to wszystko tutaj, bo nie podoba mi się to. I jak na przykład Garnaczu lubię, no to obecnie nie pograł mnie za wiele w tym odcinku, no bo jego overall mi na to nie pozwala. Zacznijmy od formacji, w której czuję się najlepiej, więc 4-3-3, proszę bardzo, mamy to. Rashford idzie na lewą stronę. Zastanawiam się między Hojlundem a Martialem i wiecie co? Chyba zaufam Hojlundowi, przynajmniej na razie. Na prawą stronę Antony musi zostać. Albo nie, lekka modyfikacja, jeszcze Fernandes pójdzie tutaj. Zmieniłem formację na 4-3-3 z defensywnym jednym, bo Casemiro mimo wszystko tutaj lepiej będzie sobie radził, a Fernandes jest środkowym pomocnikiem. Maino zejdzie oczywiście, a wejdzie za niego chyba Eriksena, mimo wszystko wolę. Luke Shaw zostaje na lewej stronie, na prawej Diogo Dalo. Evans nie ma szans, Martinez i Varane, no i Onana jako bramkarz. Okej, a ławkę rezerwowych ustawię w ten sposób, no i co? Chyba mogę zapisywać. Jestem gotowy na pierwszą ligę, a na pierwszą ligę, jaką się zdecyduję, żeby pokonać, a następnie przetransferować, miejmy nadzieję wygrać jeszcze przede wszystkim, ale potem przetransferować 2 zawodników 83, ekstra klasa. No, spodziewaliście się. Żeby zawsze było sprawiedliwie, United będę dodawał za najsłabszy zespół w tym momencie w lidze. W Ekstraklasie jest to ŁKS Łódź, no i zamiana następuje, ale nie będę oczywiście United przejmował, tylko Ruch Chorzów, który jest przedostatni w lidze, po to, żeby po prostu wszystko było jak najbardziej legit. I oczywiście na razie nie decyduję się na dołączenie do rozgrywek europejskich żadnych, nawet do Ligi Konferencji, żeby nie było, tutaj pokazuję, Manchesteru oczywiście nigdzie nie ma i dopiero w momencie, w którym poczuję, że mam na tyle mocny zespół, żeby do tych lig, do tych pucharów dołączyć, wtedy tam pójdziemy. Zobaczmy, czy udało się Ekstraklasę wygrać. Pierwsza próba. No dobrze, jesteśmy po Ekstraklasie. Zobaczmy, czy United wygrało, co miało i możemy przejść dalej, żeby walczyć z jeszcze lepszymi ligami, no i przede wszystkim, czy możemy przetransferować 2 zawodników. Idziemy w górę, słuchajcie. No zakładam, że top 4 jest na pewno. Lech Poznań na miejscu 4, na miejscu 3 Pogoń Szczecin, na miejscu 2 i na miejscu 1 jest Manchester United. Chociaż tak 7 punktów, no na spokojnie Raków też się spisał, nie? Natomiast bardzo mi się podoba to, że wygrywamy, Ekstraklasa pokonana, 9 lig do końca, a my możemy przetransferować 2 zawodników o ocenie maksymalnie 83, więc decyduje się uwaga na 83 musi być, no to Oliver Giroud, który ma, może nie jest najszybszy na świecie, ale wierzę, że on będzie znajdował się tam, gdzie powinien. No potrzebujemy napastnika, nie czarujmy się. Oraz dość kontrowersyjnie, ale Asensio, też 83 overalla. I tak to w tym momencie wygląda, uważam, że delikatne polepszenie jak najbardziej jest. Gdzie później będę patrzył, to pewnie na prawego obrońcę i na środkowego pomocnika. No zobaczymy, jakie przyjdą nam overalle, przypominam, potem jest 84. Chyba, żeby skusić się na Ligę Konferencji już teraz. Może to jest opcja. Dobra, niech będzie, spróbujmy, że pójdziemy teraz do Ligi Belgijskiej, czyli Pro League. Tak? Oraz dołączymy do Ligi Konferencji. Na ostatnim miejscu jest Kortrijk. Nie każcie mi tego czytać, tak czy inaczej za niego wchodzi Manchester United, a my przejmujemy Eupen i patrzymy, co się dzieje. Jak mówiłem jednak, dołączamy do Ligi Konferencji, więc oczywiście idziemy tutaj. Tu nas nie ma, tu nas nie ma. I w Lidze Konferencji, czy jest ktoś tutaj? Jak najbardziej mamy tutaj zespoły z Ligi Belgijskiej i jako, że oni są, Henk jest niżej, tak? No to zamieniamy sobie ich za Manchester United. Do roboty. No jak moi podopieczni walczą w Lidze Belgijskiej, moi drodzy, to przenieśmy się na chwilę jeszcze na realne boiska, bo Liga Mistrzów wraca i będzie się działo. Tak czy inaczej, moje przewidywania. Jeżeli chodzi o mecz Lipsk kontra Real Madryt, wiemy, kontuzja Bellingama, więc to nie jest dobra wiadomość. Modric pewnie wskoczy za jego, na jego miejsce. Natomiast uważam, że w całym meczu będzie albo remis lub Real Madryt oraz padnie powyżej 2,5 bramek w całym spotkaniu. Jeżeli chodzi o mecz Kopenhaga kontra Manchester City, no to tutaj Manchester City jest dla mnie faworytem absolutnym, więc poszukałem czegoś innego. Uznałem, że w tym meczu Manchester City będzie miał powyżej 5,5 rzutów rożnych, więc jak będzie tylko 6, no to mamy to. Dalej, Paris Saint-Germain kontra Real Sociedad, no PSG, jeżeli chce to wygrać całe to, całą jedną ósmą, no to muszą u siebie wygrać przede wszystkim, tak, no to PSG czyste. No i Lazio z Bayernem, ostatnia porażka z
Bayerem Leverkusen zdecydowanie pewnie im nie pomogła i będą chcieli się odgryźć przynajmniej w Lidze Mistrzów, dlatego uważam, że z Lazio sobie, pomimo tego, że będą na wyjeździe, to sobie poradzą i czysty Bayer. Oczywiście, moi drodzy, cały kuponik jest na Betkliku, na którym jeżeli jeszcze nie macie konta, a macie 18 lat, co jest bardzo ważne, no to serdecznie zachęcam was do założenia go z kodem Jacob, bo wtedy macie freebet do 200 zł w przypadku przegrania waszego pierwszego postawionego zakładu, więc fajne zabezpieczenie. Jednak przypominam tylko dla osób pełnoletnich i pamiętajcie, żeby zawsze grać odpowiedzialnie i żeby zawsze była to zabawa, a nigdy w sposób na stały zarobek. Jeżeli użyjecie kodu Jacob, będzie mi bardzo miło, a teraz wracamy i zobaczmy, jak idzie Manchester United, czy Liga Belgijska odhaczona i możemy ruszać dalej, czy trzeba będzie walczyć ponownie. No dobrze, no to co, patrzymy co się wydarzyło, proszę, miejmy tą belgijską za sobą, okej, od razu widzę, że tutaj to jest podzielone na grupę mistrzowską, a grupa mistrzowska pokazuje nam, że ledwo, bo to klub Bruges był już tutaj zaraz za nami, ale daje nam zwycięstwo i Manchester United zostaje mistrzem Ligi Belgijskiej. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Ja sobie tylko jeszcze zerknę, jak poradziły sobie moi zawodnicy, których ściągnąłem, tak? Przeczytałem tu, KTS weszł, nieważne. Manchester United, zobaczmy, jak tam bramki. Czy Giroud się sprawdził? Sprawdził się, 15-2, ale nie grał aż tylu meczów, jak myślałem, że będzie grał. Bruno Fernandes zagrał 40 spotkań, fenomenalny wynik. Oczywiście sobie go zostawimy. Jeżeli chodzi o Marcusa Rashforda, no to też genialne statystyki. Højlund mimo wszystko coś pograł i wykluczył Giroud, ale Giroud mimo wszystko strzelił 15 bramek w 17 spotkaniach, więc uważam, że był to 15 bramek w 17 spotkaniach najlepszy transfer, jaki mogłem zrobić, bo pewnie się połamał później, ale kiedy grał, zobaczcie na ocenę, 78. No i chyba go jeszcze zostawimy na tym ataku. Wierzę w to, że on będzie w stanie takie liczby dostarczać. Aha, czekajcie, stop, kurczę, no przecież jeszcze. My braliśmy udział w Lidze Konferencji, no to to, że wygraliśmy ligę, to jedno. Co ciekawe, w sezonie zasadniczym przegraliśmy. Na szczęście w playoffach daliśmy radę. Ale my jeszcze idziemy do Ligi Konferencji, oczywiście, moi drodzy, bo tam braliśmy udział, jakby się udało Ligę Konferencji wygrać, to mamy zawodnika jeszcze 86 do tego, więc zobaczmy, Liga Europy, no tu nie ma nas i uwaga, tak jest, pięknie, od razu Liga Konferencji wygrana, co oznacza, ładnie sobie tutaj lecieliśmy, klub Bruges pokonaliśmy znowu, że mamy zawodników nie tylko 2,84, ale 1,86, to muszą być dobre transfery, dajcie mi chwilę, idę to opracować, tutaj całą taktykę. No dobra, moi drodzy, podjęta decyzja, a więc dwóch zawodników 84, dla mnie to jest Kyle Walker na prawą obronę oraz Marcos Llorente 84 overalla na środek pomocy, zamiast tam był Mount albo Eriksen, no to jego sobie damy. Jeżeli chodzi o zawodnika 86 overalla, na prawe skrzydło, moi drodzy, Saka. Wiem, Asensio miałem, ale on zostaje na ławce rezerwowej, więc tu się nic nie marnuje. Zresztą już wam pokazuję, Asensio schodzi, no Garnacho będzie musiał opuścić na razie drużynę, no. No a oczywiście tutaj Giroud pójdzie sobie na ławkę. Nie, Giroud zostaje, przepraszam, a tutaj wchodzi Saka, tak? Jeżeli chodzi o Eriksena, no to prawdopodobnie zastąpi tutaj Amrabata i to jest dobry wybór. Nie tak to miało wyglądać, co tu się stało. A my tutaj Llorente wrzucamy. No i Dalot oczywiście, można chyba powiedzieć, że wolałbym Dalot niż Wan-Bissakę, więc sobie tutaj tak dajemy. No i mamy ulepszony składzik. Wygląda to nieźle. Ten Giroud oczywiście moim zdaniem jeszcze jeden sezon jak najbardziej. Zobaczymy, czy uda nam się dalej polepszać ten zespół i budować troszeczkę jego jeszcze większą wartość, bo tutaj tą ławkę też trzeba ulepszyć, jeżeli chcemy rywalizować o najlepsze, najwyższe cele. No dobrze, no to teraz turecka Superliga. To trzeba załatwić. Istanbulspor jest na ostatnim w tym momencie miejscu, więc oczywiście zamieniamy go sobie za Manchester United. A Konyaspor jest na przedostatnim miejscu, więc jego zabieramy jako naszą drużynę, żeby poobserwować wszystko. Nie dołączam do pucharów na razie, Ligę Europy sobie zostawiam na później zdecydowanie. No to lecimy. Turecka Superliga. Jak spisał się nas Walker i Llorente? Czy w ogóle grali? No mam nadzieję, że tak. Zobaczmy tabelę i tabela. No nie ma United na dole, no nie czarujmy się. Natomiast jesteśmy w top 4, top 3. No dobra, no i teraz walka była o pierwsze miejsce, chociaż widzę, że przegraliśmy pierwsze spotkanie. Zobaczmy. Jest, pierwsze miejsce, 92 punkty, moi drodzy. Na razie jesteśmy bezbłędni. Gdzie się nie pojawiamy, to wygrywamy i to mi się bardzo podoba. Jako, że nie było innych pucharów, to nawet nie sprawdzam, bo nas to nie interesuje. Manchester United wygrywa. Co mnie jeszcze interesuje oczywiście, to jak poszło moim zawodnikom. Czy ktoś się wyróżniał, czy Giroud naprawdę dobrze znowu grał. Byłoby mi bardzo miło. Zobaczmy. Højlund bardzo dobrze tym razem, czyli zastąpił chyba na co bym zgadywał. No tak, zdecydowanie musiał zastąpić Giroud, który zagrał tylko 3 mecze. No czyli trzeba by tego Giroud zmienić. No trzeba by, bo jest niby Højlund 18-4, nie zrozumcie mnie źle, 18-4 są fenomenalne statystyki, bardzo dobre, no, bardzo dobre. Tak samo Bruno Fernandes 16-6, Llorente bardzo dobra ocena, dobre bramki, dobre asysty.
bardzo dobry transfer. Kogo jeszcze? Kyle Walker pograł sobie, 68 oceny średniej, nie jest źle. Saka 6-3, no mogłoby być lepiej, nie? Mogłoby być lepiej. Rashfordzik coś wypadł nam na lewym skrzydle, nie podoba mi się to. I też statystyki niewybitne, chociaż ocena całkiem niezła. No dobra, tak czy inaczej wygrywamy, turecką Superligę zaliczamy jako udaną, pokonaną i dwóch zawodników 85 idzie do nas. Kto to będzie? Dobra, moi drodzy, 85 nie jest takie proste, bo wbrew pozorom mam zespół, który mniej więcej w tych okolicach się tutaj znajduje. Natomiast Rudiger, 85 overalla jako wzmocnienie środkowej obrony oraz Rodrigo z Realu Madryt jako prawe skrzydło, żeby ten Saka miał konkurencję, że jeżeli jednemu nie idzie, to drugi wskakuje. Taki jest plan. Czy on wypali? Nie wiem. Jak teraz tak patrzę, to w sumie mogłem Rashforda zmienić tutaj, nie? To może być mój błąd. Mogłem poszukać kogoś na lewym skrzydle, ale nie ma 85 zawodnika takiego, który by rzucał się na lewym skrzydle oczy. Jest niby Grealish, ale to wolę poczekać na jeszcze wyższą ocenę. No dobrze. Rudiger zastępuje nam chyba Martineza. Varane zostaje, ale Martinez oczywiście idzie na ławkę rezerwowych. No i mamy jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, Rodrigo, który Martiala bez dwóch zdań zastępuje i powinien sobie poradzić zdecydowanie lepiej w razie W, jeżeli Saka by nie dawał rady. Jest jeszcze tu wiele do ulepszenia. Giroud i Rashford patrzę na was, szczególnie i Shaw też jest do ulepszenia, sobie tak sobie myślę. Ale na spokojnie. Czas na Ligę Portugalską. FC Vizela jest na ostatnim miejscu, więc kto dołącza tam? Oczywiście Manchester United. Proszę was bardzo w tym momencie i mamy to. A na przedostatnim miejscu jest Chaves. I ich oczywiście sobie przejmujemy. No i co? Dołączamy do Ligi Europy? Dołączamy do Ligi Europy. Trzeba powalczyć o ten puchar. Zastępujemy tutaj Estoril. Będzie oczywiście Manchester United. No i zobaczymy, czy może uda się wygrać Ligę Europy. Byłoby miło. No dobrze, moi drodzy, Liga Portugalska, jak nam poszło? Czy było dobrze? Przekonajmy się, centrala, tabela, proszę, dobrze, że jesteśmy na ostatnim miejscu, bo możemy sobie zrobić. No top 4 musi być, nie? Top 4 musi być, bardzo dobrze. Top 3, no nie, no nic nas innego nie interesuje niż potyczka o to najwyższe miejsce w lidze. Benfica, uwaga, czyli ze... A z kim my walczyliśmy? Uwaga, pierwsze miejsce zdobywa Manchester United z Bragą. 86 punktów, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Wszystko tutaj idzie według planu, ale to jeszcze nie wszystko, oczywiście, bo walczyliśmy w Lidze Europy. Na razie wszystko, co robimy, jest bez porażki, ale coś czuję, że tak prosto nie będzie już zaraz, więc to boli podwójnie. Ja już nie ukrywam, ja już w głowie wydałem tego zawodnika 88. Ja już wiedziałem, kogo ja ściągnę, nie? O nie! O nie, jeszcze z Liverpoolem. Ała, dobra. Jedna szansa na Ligę Europy wykorzystana, oczywiście. Za Ligę Portugalską dostajemy dwóch zawodników 85. Będzie to, uwaga. Albo dobra, jeszcze zobaczmy statystyki, bo coś dobrze nam poszło. Statystyki drużyny, ktoś pisał się najlepiej, na kogo warto patrzeć, żeby ewentualnie go wyrzucić w razie W. Fernandes znowu świetnie. Bukayo Saka, 18-15, cóż za wynik. Fantastyczny. Taremi został ściągnięty, czyli dobra, musimy zdecydowanie ściągnąć jakiegoś napastnika, choć tu widzę, Højlund też świetnie sobie grał. Jak oni to grali? Nie wiem, no tak czy inaczej, Lisandro Martinez, proszę bardzo, sam wszedł i rozwalił. Kyle Walker 14, Rudiger 24, straszna rotacja była w obronie, straszna rotacja w obronie była. Rodrigo, no ja spodziewałem się, że on będzie na ławce, no jeżeli Saka tak gra, no to bez Bogdano i Giroud. Kurczę, potrzebuje napastnika. Jak Rashford? 13-7, nie jest aż tak źle. Højlund w ogóle, 27 meczu, 19 bramek. Powiedziałem 85, ale chodziło mi o 86. Oczywiście dwóch zawodników muszę tutaj ściągnąć. No i tak, moi drodzy, ściągamy Robertsona jako lewego obrońcę, bo no jest jeden z najlepszych, oraz Lao. Myślałem o Fodenie, ale Rashford, przepraszam, musisz zejść. Robertson, proszę bardzo, idzie tutaj. No i Rashford, chyba tutaj nawet uwierzę, że Asensio będzie, zejdzie sobie jeszcze niżej, a my tutaj sobie wrzucamy Lao. Rashford będzie na ławce rezerwowych. Shaw w tym momencie pójdzie oczywiście za Dalo. No i ta ławka tworzy nam się naprawdę konkretna. O jakimś bramkarzu też trzeba będzie w pewnym momencie pomyśleć. No ale najpierw, zanim to, wygrajmy coś. Ten no Giroud napastnik do mi tam nie pasuje. Chyba żebyśmy spróbowali Rashforda na napastniku. Może tak? Chociaż nie, no Giroud, zostawmy. Niech tak jest. Oczywiście teraz, moi drodzy, zmierzamy do Ligi Holenderskiej, a potem, jeżeli uda nam się wygrać, czeka nas top najmocniejszych 5 lig. Wtedy się zacznie. Vitesse jest obecnie ostatnie, więc oczywiście Manchester za nich wchodzi. Erik ten Hag u siebie. A Volendam przejmujemy my. Na razie jednak jeszcze do Ligi Europy nie dołączam. Jeszcze chcę wzmocnić skład. Muszę być napastnika lepszego. Jeżeli nam dobrze poszło, to dwóch potencjalnych nowych zawodników 87 może do nas dołączyć. Tabela. Wchodzimy, patrzymy. No i oczywiście to nas nie interesuje. Interesuje nas top 3 tak naprawdę, słuchajcie. Czwarty jest Feyenoord, trzeci jest Ajax Amsterdam, no i to oznacza, że walczyliśmy z PSV, z którym wygraliśmy, widzę, w lipcu do samego końca. I wygrywaliśmy, czy nie? O, niedobrze. Przegrywamy
z PSV Eindhoven, co oznacza, że musimy powtórzyć, ale ja się nie wybiorę tu jeszcze, ja idę do Ligue 1 najpierw, bo nie mogę dodać żadnych zawodników, moi drodzy, nie mogę dodać żadnych zawodników. Tutaj Clermont jest najsłabszym zespołem, troszeczkę mi się to nie podoba, troszeczkę będę musiał się w takim razie zastanowić, no to mógł być wypadek przy pracy, to się zdarza, prawda? Więc na razie to umieśmy, Metz przejmujemy my, nie dodaję się jeszcze do Ligi Europy, potrzebuję wzmocnień i żeby nam tylko nie wyszło, że przegra, no nie, no, dobra, na razie skupmy się, Ligę. No i zaczyna się robić niebezpiecznie. Dobra, zobaczmy Ligę. Czy może udało się podbić Ligę tym obecnym zespołem, który mamy? Dobra, mamy to. Ligue 1 Uber Eats. Zobaczmy, idziemy w górę do miejsca top 4, bo tam no musimy. Nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Dobra, ja poprzednio nie zobaczyłem na statystyki, to był troszeczkę mój błąd. Natomiast czy co mi coś dasz, zobaczę na statystyki. Nie mam pojęcia. Czwarte miejsce. Co tu się w ogóle wydarzyło? Co to za rotacje? Zaczynam się zastanawiać, czy posiadanie zbyt dobrych zawodników. Rudiger 15 meczów tylko. Nie wiem, czy nie będę musiał powyrzucać nawet troszeczkę tych gorszych, żeby na przykład Højlund niekoniecznie mi wskakiwał do składu. Ale Lao 19 meczów 0-0, nie no, przecież to jest najgorszy sezon, jaki w życiu widziałem. Rashford, Giroud, coś tam postrzał, Saka, w ogóle niewidoczny, Bruno Fernandes też nie za bardzo, Llorente też nie dołożył za wiele od siebie. Niedobrze, moi drodzy, to jest drugi wypadek przy pracy i zaczynam się teraz obawiać, co się wydarzy. Muszę poważnie przemyśleć tutaj skład. Niestety jest tak, że czasem trzeba też kogoś zwolnić i tak teraz niestety też zrobimy, no bo mam wrażenie, że zresztą Lindelof, wysyłam go do wolnych zawodników, czy inni zawodnicy po prostu wchodzą mi w paradę jakby, tak? Antony Martial nie jest mi potrzebny, Højlund, jak go uwielbiam, tak, no on nie jest zawodnikiem, który mi pomoże zdobyć cokolwiek, więc musi to być Giroud, jeżeli może grać, tak? Garnacho też niestety będzie musiał iść dalej. Malasia. Antony, mamy Rodrigo. Po co nam? Lewa obrona, Shaw, Robertson. Mamy Onane. Tutaj będę się mocno zastanawiał, znaczy musimy liczyć na to, że uda się coś jeszcze wygrać, bo to nie jest takie proste. Dalo, mamy 80, Wan-Bissaka, Kyle Walker. Wan-Bissaki trzeba będzie chyba zrezygnować, słuchajcie. W takim razie, przykro mi. Tak samo Evans i Maguire'a zostawię jeszcze, żeby byli na środkowej obronie. Shaw z Robertsonem, no muszą zostać, muszę mieć zapasowo zawsze jedną osobę, prawda? Jeżeli chodzi o defensywnych, Maino i McTominaya muszę wyrzucić. Casemiro, Eriksen, Mount. No nie za bardzo, więc wyrzucę, uwaga, Eriksena. Mount zostaje, tak samo jak Llorente, Fernandes. Następnych zawodników, których wrzucam, to jest Diallo. Rodrigo, Saka zostają, Asensio także. Giroud zostaje, Rashford, Lao. No to wydaje mi się, że jest optymalnie teraz. Piłkarze nie powinni sobie wchodzić w paradę mniej więcej, więc zakładam, że będzie ok. I że jeżeli będzie trzeba pomocy, no to mimo wszystko będą korzystać tutaj raczej z tych dostępnych opcji. Troszkę mało obrońców. Być może pomocników, może powinienem troszkę więcej pomocników na zmianę zostawić. No ale dobra, niech będzie jest tak jak jest. Czy to był błąd? Przekonajmy się. Wracamy do Ligi Holenderskiej. Dobra, potrzebujemy teraz wygrać. 87, dwaj zawodnicy. No musimy wejść jeszcze ze wzmocnieniami w kolejnej ligi, prawda? No to czy udało się wygrać Ligę Holenderską? Uwaga, patrzymy, tabela. Idziemy oczywiście na samą górę do top 4. Okej, ostatnio chyba byliśmy dość nisko. Top 3. I proszę. Znowu, nie wiem kto tam był, nie pamiętam. Uwaga, 3, 2, 1. I to tak konkretnie 12 punktów udało się, moi drodzy. Udało się, co oznacza, że wzmacniamy. Oczywiście dwoma zawodnikami, zaraz pomyślimy którymi. Natomiast cieszę się, że się to udało. Mam nadzieję, że teraz być może to, że odświeżyłem troszeczkę skład i powyrzucałem paru zawodników, pozwoliło też mniejszą rotację wprowadzać. Zobaczmy, 34, właśnie o to mi chodziło. 34, 34, 34. I mamy zawodników, którzy stale grali. O to chodziło. Chociaż i tak widzę, że było parę zmian. No dobrze, jeżeli chodzi o bramki, Lao w końcu 20-10, Saka 12-7, pięknie, Bruno 10-15, widzę, że Rashford zagrał tylko 13 spotkań, Giroud 11-2, okej, nieźle, ale będziemy patrzeć, żeby go teraz zmienić, no i jeszcze był Rodrigo, tylko 3 mecze, kto grał na tej prawej stronie, mnie zastanawia, Bukayo Saka oczywiście, na lewej Lao, nieważne, zagubiłem się na chwilę, tak czy inaczej, jestem zadowolony, jeżeli chodzi o moich środkowych pomocników, no to Casemiro 23 spotkania, Llorente 4-1, mogłoby być lepiej, ale 63 oceny nie jest aż tak źle, chociaż dość nisko jak na ten zespół. Tak czy inaczej, moi drodzy, Eredivisie, Holandia pokonana, dwóch zawodników 87. Uważam, że teraz potrzebujemy już na dużej ligi dobrego bramkarza, więc będzie to Mike Maignan z Milanu oraz będzie też napastnik. Lautaro Martinez. Czy się opłaci? Nie wiem, zobaczmy. Zmiany tutaj są bardzo proste, oczywiście Maignan wchodzi na bramkę i Giroud schodzi, Martinez, Lautaro wchodzi i troszeczkę ta już ofensywa jest polepszona, podoba mi się to. Tutaj sobie oczywiście Onanę wrzucimy jako tego głównego bramkarza, no i teraz pytanie, co zrobić? Mamy dużo tych ofensywnych zawodników, czy tego Giroud? Zostawiam Giroud na ławce. Zostawiam na ławce, jeszcze nie usuwam go w razie W, a Asensio byłby takim ewentualnie zawodnikiem do pozbycia się ewentualnego, no bo mamy trzech zawodników na prawym skrzydle i
tak, chyba wiecie co, chyba byśmy zrobili. Tak żeby przypadkiem nie kusiło, żeby ich nie kusiło, żeby Asensio wrzucać. No dobrze, to w takim razie czas na ligę, nasze drugie podejście, więc przypominam, że jeżeli teraz nie uda się wygrać ligę, no to będzie ciężko. Albo wiecie co, zostawmy sobie jeszcze ligę i wejdźmy w Bundesligę. Spróbujmy ten Bayern, no Bayern jest mocny, albo Serie A. Salernitana jest na ostatnim miejscu, więc oczywiście tutaj zastąpimy ją Manchesterem United, a na przedostatnim jest Cagliari i to za Cagliari będziemy my wchodzili w tym momencie, żeby sobie je przejąć. No i zobaczmy, może Serie A pójdzie nam lepiej. No dobrze, Serie A za nami, na pewno już teraz łatwo nie będzie, więc po kolei, moi drodzy, idziemy do tabeli. My jesteśmy tutaj nisko Cagliari, ale nas to nie interesuje. Ósme miejsce Interu, o, tego się nie spodziewałem. Lautaro im zabrałem, więc to bardzo możliwe. Widzę, że też przegraliśmy z Romą na wejściu, fajnie. Sassuolo na siódmym, na szóstym Lazio, na miejscu piątym Roma, na miejscu czwartym Milan, na miejscu trzecim Napoli, co oznacza, że z Juventusem walczyliśmy o pierwsze miejsce. Napoli ma 30 punktów. Wygrajmy. 3, 2, 1 i 89 punktów zdobyli. 7 porażek. My tylko 3, ale za to oni 2 remisy, my 10. Aj, niedobrze, moi drodzy, niedobrze. No ale nie jest to zły sezon, nie, powiedzmy sobie jasno, że nie jest to zły sezon. Jak poszło, oczywiście chcemy zobaczyć Lautaro. 23-5, bardzo dobrze. Lao 15-12, czuje się jak u siebie. Fernandez 11-6, no nie można narzekać. Troszkę więcej by Bukayo dorzucił i byłoby lepiej. Llorente całkiem nieźle, Casemiro też. No jest ta gwardia, która ma grać, gra. Maguire troszeczkę mi się tu nie podoba, żeby się tu przebijał. Może ta obrona powinna być troszeczkę defensywa lepsza. Lautaro Martinez tylko 3 czyste konta. No to jest mało. Nie zmienia to faktu, że zastępstwo jakieś tu jest, ale Rodrigo 5 bramek, Rashford troszeczkę mniej. No tak czy inaczej, moi drodzy. Nie wyszło seria, więc wracamy do Ligue 1. No dobrze, jeszcze raz Liga Francuska oczywiście. Próbujemy, próba numer 2 i znowu Clermont oczywiście zastępuje Manchester United. A my Metz, ale oprócz tego, moi drodzy, czas ponownie dołączyć do Ligi Europy, więc idziemy i próbujemy naszą drugą szansę wykorzystać za klub oczywiście francuski. Rennes chyba jest niżej w tym momencie. Nie, albo Toulouse, zobaczmy. Toulouse jest zdecydowanie niżej. Nie podoba mi się ten Liverpool, no ale za zawsze biorę najniższy możliwy klub, tak więc i ruszamy. Tym razem, no nie wierzę, że będzie znowu czwarte miejsce. Mamy Lautaro, mamy Magnon, no i też oczywiście graliśmy puchar, więc zobaczmy. Idziemy do czwartego miejsca, bo inaczej jest źle. Nie ma czwartego miejsca. Miejsce trzecie, Len, dobra. No to PSG kontramy. Uwaga, 3, 2, 1. Jest 2 punkty różnicy, ale udało się, moi drodzy, pokonujemy ligę i teraz mamy dostępnych kolejnych dwóch zawodników, 88 do ewentualnego upgrade'u. Ale to jeszcze nie koniec. Liga Europy, to też dla nas się liczy. To też dla nas się liczy, co tam się działo. Zobaczmy, w takim razie, byliśmy z Liverpoolem w jednym. Z Liverpoolem! To jest, moi drodzy, przypominam, dokładnie to samo, co wydarzyło się wcześniej, czyli graliśmy z nimi w finale i tym razem jakość zawodników przeważyła na naszą korzyść. Piękna sprawa i dzięki temu mamy to, co chcieliśmy, czyli nie także wygraną w Ligę, to jeszcze w Lidze Europy. Pięknie, co oznacza, że 3 zawodników, bo tak się akurat złożyło, 88. No dobra, to robimy. Jeszcze tylko zerknę mniej więcej, jak nam poszło pod względem zawodników, na kogo mniej lub bardziej patrzeć. Casemiro, bardzo dobry występ, no, powiedzmy. Saka, mega dobrze. Lautaro, pięknie. Magnon dał 4 asysty. Bruno Fernandes, 2-4, więc mogło być lepiej, ale nieźle. Lao, 19-9, co to za sezon, fantastyczny. No i co? Może lepszy środkowy pomocnik, Mason Mount. Znowu nie wiem, co to robi, Rashford też troszeczkę pograł i na jakiej pozycji też nie wiem. Może wchodził na, no ale też nie strzelił żadnej bramki. No ma Rashforda, to trzeba będzie pomyśleć, żeby... Rodrigo nie wiem, czy jest do końca dobrym przeze mnie transferem, no, tak czy inaczej, słuchajcie. Idziemy szukać 3 zawodników, 88. No dobrze, podjąłem decyzję i to jest tak. Będziemy brali 88 Bellingama, 88 Valverde i Marquinhosa 87, no wiadomo, max 88, a że akurat tutaj za bardzo 88 zawodników, którzy mi pasują, nie ma, to sobie o jeden niższy overall zabierzemy, ale Marquinhos 87 i tak jest kozak. Więc zobaczmy, jak skład będzie wyglądał. Saka i Lao grają mi świetnie, tak samo Martinez, więc nie chcę ich na razie ruszać, dopóki nie mam mega mocnych wzmocnień, takich, które by naprawdę coś zmieniły. Więc teraz tak, za Llorente oczywiście wchodzi Valverde, nie, Bellingham. Damy w ogóle formację, która jest troszeczkę inna, znaczy 4-3-3, ale ofensywnie. Dzięki temu mamy Bellingama na SPO, Fernandesza na SP, Casemiro zostanie zamieniony przez Valverde na 88, proszę bardzo. No i oczywiście Varane za
przepraszam bardzo, Marquinhosa. No i tak to w tym momencie by wyglądało. Zastanawiam się, czy kogoś nie powinniśmy zwolnić, więc ruszmy i zastanówmy się nad tym. Giroud pewnie będzie do zwolnienia, bo tutaj w rezerwowych mamy Llorente, mamy Mounta, chociaż będziemy mogli mieć Casemiro. Dajmy Casemiro za Mounta. Rashford, Rodrigo na zmianę, a reszta, no tak by trzeba pomyśleć o tym, żeby przypadkiem się ich nie pozbyć. No więc bardzo mi przykro, Giroud będzie musiał opuścić tutaj nasze całe zestawienie. I jeżeli chodzi o Masona Mounta i Maguire'a, tak samo będę musiał się ich niestety pozbyć. Diogo Dalot zostawiam, no bo to jest zastępstwo za Walkera, Kyle'a Walkera. No dobrze, moi drodzy. Ligę pokonane, Eredivisie pokonane, Serie A mamy raz wykorzystane, ale do Serie A nie wracamy. Idziemy do Bundesligi. Czas postawić się Bayernowi Monachium. Darmstadt jest na ostatnim miejscu, więc wymieniamy ich sobie i Mainz jest na przedostatnim, więc Mainz przejmujemy. No i lecimy, moi drodzy, na razie nie wchodzę jeszcze do Ligi Mistrzów. Na spokojnie, dajmy sobie czas, odpocząć. No wiemy, kto jest największym tutaj rywalem. Bundesliga, Bayern Monachium. Będziemy patrzeć prawdopodobnie na pojedynek 1-2, zobaczmy. Borussia na miejscu 7, tego się nie spodziewałem. Na miejscu 5 Leverkusen, na miejscu 4 Frankfurt, na miejscu 3 Lipsk. No i tak jak mówiłem, tak jak się spodziewałem, więc zobaczmy. Pierwsza próba w Bundeslidze to 5 punktów pod Bayernem, niedobrze. Dobra, moi drodzy, zobaczmy na statystyki. Coś nie zagrało w takim razie, ale tak szybciutko tylko zerknijmy, bo nie zakładam, że tu jest jakaś wielka, po prostu może być to gorszy sezon. Kto się dobrze wpisał? Martinez jak zawsze, Lao jak zawsze, Fernandes nieźle, Jude Bellingham mogłoby być lepiej, Marquinhos też swoje zagrał, więc dobrze, no i Valverde też swoje zagrał. No okej, składu nie zmieniam, więc idziemy, wracamy raczej do Serie A. La Liga i Premier League na pewno na koniec. Pierwsze Serie A i Bundesliga trzeba pokonać. A więc poproszę o masterclass Lao oraz Lautaro, żeby nas tutaj z Ligi Włoskiej się wywodzą, to niech nas do Ligi Włoskiej mistrzostwa doprowadzą. Idziemy na samą górę. Co tu się stało? 84 punkty, Inter 92, kogo oni mieli? Napoli 91, Juventus 86. Jakby Juventus i Manchester United dokładnie ten sam wynik co ostatnio, ale Napoli i Inter nagle 92 punkty zrobili. Co tu się wydarzyło? I Serie A jest pierwszą ligą, której na pewno nie podbijemy. Czekajcie, muszę zobaczyć, kto w Interze tyle bramek nastrzelał. Arnautović, czy wy se żartujecie ze mnie? Ale to i tak Lautaro Martinez u nas był najlepszy, 29-9. Coś jakieś porąbane statystyki Lautaro Martineza. Lao 15-8, Saka 9-4, no wszystko dobrze chodziło, dobrze grało, ale niewystarczająco. W takim razie wracamy do Bundesligi i postaramy się tam wygrać. Jakby było zawodnik 89, no to obronę można by wzmocnić. Chyba Salah jest 89, coś takiego, więc będziemy próbować. No nic, wracamy do Bundesligi, a następnie Premier League oraz La Liga. Po tym momencie w Serie A, no Bundesliga, boję się. Ostatnio przegraliśmy ledwo, więc mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Zobaczmy, idziemy na samą górę, no to musi być walka. Co? Bayern na miejscu trzecim? No to nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Lipsk na miejscu pierwszym albo drugim. No my na miejscu pierwszym albo drugim, więc uwaga, 2 punkty znowu różnicy. Co tu się dzieje, moi drodzy? 2 punkty różnicy, ale wygrywamy. Bundesliga pokonana, Serie A na razie jako jedyna porażka, ale dobrze, bardzo dobrze, ledwo. Już byłem przekonany, że wiecie, to będzie duże zwycięstwo jak Bayern na miejscu trzecim. No ale, tak czy inaczej, 2 zawodników 89, bardzo mnie to cieszy. Kolejna liga pokonana, 2 najtrudniejsze przed nami, ale do roboty. No tutaj nie może być innych wyborów, moi drodzy, niż 2 zawodników 89, to jest Salah i Virgil van Dijk. Ściągnijmy ich. Saka naprawdę fantastycznie grał, chociaż parę ostatnich sezonów muszę powiedzieć, że bywało lepiej. No i tak oto zostaje nam Rodrigo z Salah, z Saką tutaj na defensywie, znaczy na ławce rezerwowych, a my oczywiście Rudigera zamieniamy za Van Dijka, chociaż Rudiger też bardzo dobrze sobie radził. Tutaj w sumie mogłem jeszcze, to zastanowimy się jeszcze ewentualnie, jeżeli by nam się udało wygrać La Liga albo Premier League, to byśmy ulepszali jeszcze, prawda? No dobrze, moi drodzy, idziemy do La Ligi. Almeria jest ostatnia, więc oczywiście ich sobie tutaj zamieniamy, a my dołączamy do Granady, która jest na przedostatnim w tym momencie miejscu. I moi drodzy, żeby nie było, dołączamy do Ligi Mistrzów. Mamy 2 próby, to jest jedna z nich. Oczywiście zastępujemy tutaj klub najniższy, który gra w Lidze Mistrzów, to jest chyba Sevilla. Sevilla jest na miejscu 16, wow. Bardzo źle, natomiast ich zamieniamy i Manchester United wchodzi tutaj, zapisujemy i lecimy. Nasz pierwszy atak na Real Madryt oraz Barcelonę, ale mamy już całkiem dobry zespół, więc to nie jest tak, że to nie jest możliwe z nimi wygrać. Zobaczmy w takim razie, idziemy do top 4, nie czarujmy się, to nas zainteresuje. Real Madryt na miejscu 4, oj, to zapowiada się ciekawie, na miejscu 3. Real Sociedad, czyli walczyliśmy z Barceloną o miejsce pierwsze, a pierwsze miejsce zdobywa Manchester United, 99 punktów, tylko jedna porażka, mało brakowało. No a faktycznie byliby tu niepokonani. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, ale to jeszcze nie koniec, bo dołączyliśmy też do Ligi Mistrzów. Tak, dołączyliśmy do Ligi Mistrzów z takim zespołem. To aż warto wygrywać za pierwszym razem, moi drodzy, Barcelona. I tu,
i tu pokonana. Piękna sprawa i to oznacza, że mamy takie doładowanie teraz zawodników, że musimy powalczyć o Premier League bez dwóch zdań. Mamy taki zespół, że to jest potęga. Pytanie tylko, oczywiście zobaczmy jeszcze teraz szybko sobie na Manchester United, jak to wyglądało, bo Lautaro, kurczę, ten Lautaro strasznie oddaje, on jest taki dobry, ale no można by to podkręcić, nie? Można by to podkręcić jeszcze. Tak patrzę, kto tu jest z 90 dostępny. No dobrze. A więc za La Ligę dołącza do nas 90 Kane, 90 Courtois oraz za Ligę Mistrzów 89 Neymar. Będzie to dobrze wyglądało. Troszeczkę źle się czuję z tym, że Martinez tak bardzo nam pomógł, ale uważam, że Kane da radę jak najbardziej. Bellingham, Fernandes, Valverde, to tutaj wszystko zostaje. No i Manią, wiadomo, Courtois to jest chyba najlepszy bramkarz w tej grze, więc spróbujemy go sobie oczywiście tutaj umieścić. Tak samo jak umieszczamy tutaj tych zawodników, tutaj proszę bardzo, Casemiro może zostać, Rudiger, niech wejdzie za Martineza. Zapisujemy to, moi drodzy, i ruszamy. Czas na ostatnią ligę do pokonania, jest to Premier League. Oczywiście Manchester United zostaje tu, gdzie jest, no bo to jest Liga Angielska. My tylko oczywiście przejmujemy Sheffield, żeby być najgorszym zawsze zespołem możliwie. Zostawiamy ich w Lidze Mistrzów, natomiast no nie będziemy patrzeć na wyniki, ruszamy. No dobrze, moi drodzy, pierwszy sezon w Premier League, zobaczmy jak nam poszło. Sheffield jak zawsze dostarczyło dobre miejsce, no a my idziemy do top 6, musi być. 5 Arsenal, 4 Manchester City, jak City jest tak nisko, to czyżbyśmy w tym momencie mieli to zakończyć? Trzecie miejsce, aha, no dobra, nie będziemy patrzeć na puchary, bo nas to nie interesuje, co tam się wydarzyło. Statystyki drużyn, widzę, że Salah sobie bardzo dobrze poradził, więc był to transfer bardzo dobry. Meczów rozegrał w sumie 35, 23 bramki, 9 goli. Tak samo Neymar, 10-15, fantastycznie. Harry Kane, 14-8. No i nie są to liczby, których by Lautaro nie mógł wykręcić, nie? Lautaro czy coś postrzelał, bo to wygląda jakby też 12-8-4. No to jest bardzo dobry zawodnik Lautaro. No ale ten Kane, liczę na niego, nie? Liczę na niego. Lewe skrzydło bardzo dobrze i prawe skrzydło też bardzo dobrze. Czy jest to kwestia tylko i wyłącznie szczęścia? Zobaczmy w takim razie. Jeszcze mamy jeden sezon na to, żeby wygrać Premier League. Więcej sezonów nie będzie, ostatnie starcie. Czy uda nam się zamknąć Premier League ze zwycięstwem? Czy może dołączy do Serie A? No i będzie to liga, której nie udało nam się pokonać. No dobra, idziemy. Top 5, Aston Villa, top 4, Manchester City, top 3, Arsenal, co oznacza, że walczyliśmy. Walczyliśmy o tego mistrza z... Zobaczmy. Uwaga, 3, 2, 1 i... Manchester United z Newcastle. Jakie dobre jest Newcastle United, co tu się w ogóle dzieje? Manchester United wygrywa, co oznacza, że Premier League zostaje pokonane. Zobaczmy sobie tylko statystyki drużyny. Kane nastrzelał, na sam koniec nastrzelał, co mnie tylko i wyłącznie cieszy, bo dzięki temu udowodniło to, że dobrym było wyborem, żeby go dać, a nie Lautaro Martineza. Cała trójka, którą ściągnęliśmy na koniec, Salah, Neymar oraz Kane, dobrze bardzo się spisali. No ale też oznacza to, że tylko Serie A okazało się nie do pokonania, że Juventus był przemocny, plus jeszcze Napoli oczywiście z Interem. Natomiast w tym pierwszym sezonie tylko Juventus nas pokonał i to też o minimalnie. Czy stworzyłem potęgę? Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu i dajcie mi też znać, czy mam też spróbować z jakimś innym klubem. Może odzyskać jego piękne lata. Dziękuję wam bardzo za uwagę, jeżeli się podobało, to oczywiście łapeczka w górę. Do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.